Jej! Niech żyje nieczytanie instrukcji. Cześć, jestem Paula, a to jest Carrefour Haul. Dzisiaj będę próbować mini snowballs, pop-tarts, makaron udon i wegański paprykarz. Zacznę od pop-tarts. Nie wiem, czego się spodziewałam, ale to wygląda co najmniej żałośnie. Mam nadzieję, że smakuje dużo lepiej. To jest dziwny smak, taki niby herbatnik, niby trochę ciasto drożdżowe, ale ma taki posmak medyczny, antybiotykowy. Oczywiście po co czytać instrukcję? Okazuje się, że przed zjedzeniem wypadałoby to podgrzać w tosterze, więc za chwilę wracam, jak tylko to podgrzeję, mam nadzieję, że będzie smakowało dużo lepiej. Dobra, podgrzało się. Nie wiem tylko, jak Wam to pokazać, bo jest strasznie gorące i nie wezmę tego do ręki. A nie wiem, czy na widelcu będzie widać, jak to wygląda. No ale spróbujmy. Może się nie poparzę. Według mnie to smakuje identycznie jak na zimno, tylko że jest dodatkowo gorące. Przeczytałam skład tego produktu, żeby zobaczyć, co wpływa na ten dziwny smak. I podobnie jak już wcześniejszy amerykański produkt, ten chemiczny smak przypominający leki bierze się z tego, że w tym jedzeniu jest po prostu masa jakichś witamin, które no, tak naprawdę nie są do niczego potrzebne. Bo człowiek i tak jedząc inne rzeczy zapewnia sobie te witaminy w inny sposób. Więc no trochę bez sensu do słodyczy ładować jeszcze dodatkową porcję witamin. Chyba że jest jakieś wyjaśnienie, którego ja nie znam. Teraz spróbuję mini snowballs. Są pokryte jakby cukrem, pudrem, coś co zostaje ewidentnie na palcach. Czekolada Milky oczywiście jest przepyszna, jest delikatnie słona, co wolę zdecydowanie bardziej niż sam taki słodki smak. Czekolada jest ukryta w chrupiącej skorupce, która jest dosyć twarda do pogryzienia, ale daje takie fajne wrażenie, jakby w czekoladzie były kawałki ciasteczek. Teraz spróbuję makaron udon, na który muszę poczekać około 2 minuty, aż się ugotuje. A w tym czasie, czekając ze mną, możecie zasubskrybować mój kanał. Tutaj jest na dole przycisk subskrypcji. Możecie też dać łapkę w górę, możecie dać łapkę w dół, jeśli tak uważacie. Możecie napisać komentarz, możecie jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno zasubskrybowaliście, bo tutaj jest ten przycisk, który możecie przycisnąć, dzięki czemu za każdym razem, kiedy wrzucę coś nowego, czyli w każdą sobotę o 11:30, dostaniecie powiadomienie o nowym filmie i będziecie mogli od razu go włączyć, ale najpierw musicie właśnie zasubskrybować mój kanał. Makaron jest już gotowy. Zaraz Wam go pokażę, tylko najpierw muszę opanować sztukę łapania jedzenia pałeczkami lewą ręką. Wygląda tak. Skoro już wiecie, jak wygląda, mogę spróbować normalnie.
Smakuje dziwnie. Makaron ma dziwny zapach i w smaku ten zapach też jest wyczuwalny w bardzo podobny sposób. Ale sprawdziłam na opakowaniu i skład jest całkiem naturalny. Woda, mąka, skrobia i regulatory kwasowości. Po posoleniu smak makaronu wcale się nie poprawia, po prostu czuć sam makaron plus sól. Chociaż wydaje mi się, że po dodaniu na przykład do zupy makaron może smakować całkiem nieźle. Na końcu przyszedł czas na paprykarz. Jestem niesamowicie ciekawa, jak będzie smakował, ponieważ jedyny paprykarz, jaki jadłam, to paprykarz szczeciński, który jak wiadomo ma w sobie rybę. Ten z racji, że jest wegański, tej ryby nie ma. Więc żeby nie przedłużać i nie wzbudzać jeszcze bardziej mojej ciekawości, spróbuję. Bez rewelacji. Jest oczywiście paprykowy, bo to paprykarz. Czuję też całkiem sporą ilość marchwi. Produkt jako taki nie do końca mi smakuje. Jest trochę niedorobiony, może za mało słony jak na moje wymagania. Żeby dać mu jeszcze jedną szansę, spróbuję go w formie kanapki. Spróbuję teraz paprykarzu w formie kanapki. Oczywiście chlebiem z masłem, więc produkt automatycznie przestaje być w 100% wegański. Na kanapce tego paprykarzu prawie nie czuć. Smak taka pasta warzywna. To nie do końca jest mój smak, więc jeśli chcecie wiedzieć, czy Wam będzie smakował, musicie go po prostu kupić i spróbować, bo według mnie ten produkt nie jest na tyle dobry, żeby kupić go ponownie. Ale tak jak powiedziałam, to może być tylko kwestia tego, że nie do końca przepadam za takimi warzywnymi pastami. Nie wiem, czy zobaczycie to tak wyraźnie jak ja. W słoiczku widać taki biały osad, który jest też widoczny na wierzchu. Wygląda trochę jak smalec, czego oczywiście w produkcie wegańskim nie ma. W składzie też nie mogłam namierzyć niczego, co mogłoby się odkładać w takiej formie. I bardzo mnie zastanawia, co to może być. Ze wszystkich produktów, których dzisiaj spróbowałam, spokojnie mogę polecić tylko czekoladowe kulki Milki. Pozostałe produkty, jeśli chcecie wiedzieć, jak smakują, możecie kupić. Natomiast ja wiem, że nie kupię ich ponownie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia za tydzień. Pa!